Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję i witam Was wszystkich. Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć. Trochę się stęskniłam za tymi webinarami, bo dawno nie prowadziłam webinaru, a mam już ich kilka za sobą w labie. Natomiast ostatnio skończyłam prowadzić kursy analityki w marketingu. Także jestem świeżo po analityce w marketingu i zaraz wchodzimy w kolejną edycję, czwartą już strategicznego marketingu. Czwartą, czyli to oznacza, że jest, cieszy się dużym zainteresowaniem i jest dosyć popularna. Myślę, że dlatego, że strategiczny marketing wbrew pozorom nie jest tak dobrze znany i strategiczny marketing jako pomysł na zarządzanie organizacją, zarządzanie firmą, to jest rzeczywiście coś innego i coś, co nie do końca jest doceniane na rynku, natomiast już duże organizacje zachodnie, organizacje amerykańskie to bardzo mocno idą w stronę strategicznego marketingu jako sposobu zarządzania całą organizacją. Zanim zacznę, to może kilka słów o mnie, bo nie wszyscy mnie znają. Z tego, co tutaj pisaliście, to chyba nikt jeszcze w moim kursie nie uczestniczył, więc tak jak mówiłam, w labie prowadzę kurs strategicznego marketingu, Strategic Marketing, który zaczyna się w lipcu. Prowadzę też analitykę w marketingu, też od takiej strony może bardziej strategicznej, nie takiej mocno operacyjnej. Uczę takiego myślenia analitycznego i jakie wnioski wyciągać z analizy. I tak jak tutaj na początku też mówiliśmy, LABA też polega na tym, że wykładowcami są doświadczone osoby, które są takimi praktykami w swoich zawodach. Ja oprócz tego właśnie, że prowadzę różnego rodzaju webinaria, kursy też jakieś podyplomowe na wyższych uczelniach, to też jestem takim typowym praktykiem marketingu, bo mam już 20-letnie doświadczenie pracy w międzynarodowych organizacjach, w działach marketingu. Teraz jestem dyrektorem marketingu w Schwarzkopf Professional, w Henkel Polska, ale też jednocześnie wykonuję pracę doradcy strategicznego i pracuję też na takich samodzielnych, dodatkowych projektach, gdzie realizuję strategię marketingową dla małych i średnich przedsiębiorstw, czy dla małych i większych marek. Tak jak mówię, pracuję już od 20 lat, 20 to nie jest w samym Henklu, wcześniej pracowałam też w Carlsberg Polska, w Universal Pictures, czyli branża entertainment, więc tutaj mam takie dosyć szerokie spojrzenie na tą branżę marketingową. Fascynuję się marketingiem, szczególnie marketingiem strategicznym, fascynuję się markami, tym, co wokół nich się dzieje, to jak one pracują na rynku. Też interesuję się zrównoważonym marketingiem. Obecnie w Henkel Polska współpracuję z międzynarodową naszą centralą i mam taki interdyscyplinarny projekt i zasiadam w takiej komisji, w której właśnie wspólnie z kilkoma innymi krajami wymyślamy, tworzymy strategię zrównoważonego rozwoju, strategię zrównoważonego marketingu w Schwarzkopf Professional, więc jest to bardzo ciekawa część. I co w moim obszarze leży też digital marketing i właśnie zrównoważony marketing. No i cóż, no trochę tych tematów webinarowych już było, można je znaleźć na YouTubie, one są dostępne, także można sobie ich posłuchać, a dzisiaj tymczasem będziemy mówić o marketingu relacji, czyli coś, co jest myślę, że bardzo istotne w dzisiejszych czasach i dlaczego? Dlatego, że rosną w siłę i bardzo popularny jest teraz model klientocentrycznych organizacji, gdzie ten klient jest w centrum, a marketing właśnie relacji jest fantastycznym narzędziem, żeby tą organizację prowadzić właśnie w kierunku takiego klientocentrycznego modelu.
O czym będziemy dzisiaj mówić? Ja podzieliłam tę naszą prezentację na takie trzy części, które, w których będziemy płynnie przechodzić z jednej w drugą, więc myślę, że takie flow informacji będzie dla Was interesujące. Będziemy mówić o zarządzaniu relacjami, czyli jak zbudować relationship equity. Staram się nie używać dużo tych angielskich słów, natomiast myślę, że pracując w marketingu, interesując się marketingiem, musimy trochę tych określeń znać, bo one pochodzą przede wszystkim z amerykańskiego rynku, który jest takim fajnym tutaj prekursorem różnych działań. I ten relationship equity to jest taki najwyższy poziom takich relacji, które już tworzą konkretną wartość dla organizacji, czyli to już jest coś takiego najbardziej istotnego. Więc my będziemy mówić właśnie o zarządzaniu relacjami, jak zbudować tą najwyższą wartość, tak? Wartość już nawet wręcz taką monetarną, która przynosi konkretną finansową wartość dla organizacji. Przejdziemy sobie płynnie przez cykl życia relacji klienta i dowiemy się, na jakim etapie, jakie działania najlepiej jest podjąć, na czym najlepiej się skupić, żeby ten konkretny etap jak najlepiej wykorzystać, jak najlepiej właśnie tutaj odpowiedzieć jak najlepszą reakcję w stronę tego konsumenta. No i na koniec przejdziemy przez narzędzia marketingu relacji, które pomagają tworzyć właśnie tą klientocentryczną organizację, o czym zaraz Wam opowiem, o co chodzi w tej klientocentrycznej organizacji. Mam dla Was parę business case'ów, które będę chciała po prostu też omówić, opowiedzieć Wam o nim, pokazać Wam organizacje, które firmy, marki, które bardzo mocno pracują nad tym zrównoważonym, nad tym marketingiem relacji. Myślę, że będą to ciekawe międzynarodowe przykłady, które Wam się spodobają. I zanim właśnie jeszcze przejdę tutaj do mojego pierwszego slajdu, to tak tytułem wprowadzenia. Słuchajcie, w dzisiejszym szybko reagującym i takim dynamicznym rynku, no to możemy zauważyć, że technologie, klienci, w ogóle otoczenie biznesowe zmienia się stale i to w bardzo szybkim tempie. I dlatego też firmy, które działają na rynku, starają się tworzyć nowe sposoby, żeby spełnić te nowe, inne, zmieniające się potrzeby klienta. Bo przez zmieniający się rynek zmieniają się też potrzeby klienta, a my jako firma musimy na te potrzeby klienta odpowiedzieć. Więc firmy starają się szybko na te potrzeby odpowiedzieć. I przy tym wszystkim należy pamiętać, że zmiany rynkowe mogą całkowicie zaburzyć wytworzoną stałą przewagę konkurencyjną firmy. Firma ma jakąś przewagę konkurencyjną, natomiast przez to, że rynek się zmienia, może się to absolutnie zaburzyć. A co za tym idzie, firma może zmienić swoją pozycję rynkową, czyli spaść z numer 1 na numer 2 lub też niżej. Więc im większy sukces firma odniesie, to tym większy, słuchajcie, wysiłek konkurencja włoży w atakowanie pozycji rynkowej firmy. I tutaj, słuchajcie, nawiążę do tego, co powiedział Steve Jobs, do którego często właśnie odnoszę się w różnych moich prezentacjach i różnych wykładach, bo można Steve'a Jobsa i jego organizację Apple włożyć w bardzo wiele przykładów. Steve Jobs powiedział coś takiego: profits attract imitators and innovators, co oznacza, on powiedział, że zyski, jakie firma może przynieść, mogą przyciągnąć zarówno imitatorów, czyli ludzi, którzy naśladują, kopiują, jak i innowatorów. Co oznacza, słuchajcie, jest to zgodne z takim fundamentem, jednym z fundamentów strategii marketingowych, która mówi, że wszyscy konkurenci reagują, zawsze reagują na to, co my działamy, na to, czym działamy na rynku i starają się odpowiedzieć na naszą ofertę rynkową i na to, co my robimy. Czyli nawet takim, słuchajcie, to, co powiedział Steve Jobs, nawet z tak efektywnym technologicznym monopolem praktycznie, jaki miał Apple czasami obniżał ceny, choć to się rzadko zdarzało, ale robił to po to, żeby zredukować tą chęć konkurencji do działania, do atakowania. Ale i tak jak mówiłam, fundamentalne założenie strategii marketingowej mówi, że właśnie wszyscy konkurenci reagują. Firmy muszą budować i adaptować swoją stałą przewagę konkurencyjną, żeby właśnie przeciwstawić się tym atakom konkurencji. No i słuchajcie, no więc mamy coś takiego jak ewolucję stałej przewagi konkurencyjnej w marketingu. Zobaczcie, jak zmieniała się ta stała przewaga konkurencyjna pod wpływem zmieniającego się rynku. Silne relacje
z konsumentem, jako tutaj widzicie na samym dole jest relacje napisane, tak? Czyli silne relacje z konsumentem jako to źródło przewagi konkurencyjnej było wspólne dla większości podmiotów rynkowych już od ponad 3000 lat, więc to nie jest nic nowego. Przed erą w ogóle przemysłową, słuchajcie, i rolnicy, i rzemieślnicy, bo tak właśnie wtedy rynek wyglądał, dokonywali tej wymiany rynkowej lokalnie na stosunkowo małych takich obszarach geograficznych. I to skutkowało, słuchajcie, tym, że te interpersonalne relacje miały ogromne znaczenie i to one były taką barierą konkurencyjną, bo zaufanie miało znaczenie, tak? Czyli po prostu to, jakie miało się relacje właśnie z klientem, z danym producentem, z danym podmiotem rynkowym, no to to od tego zależało po prostu, zależało jak wielka będzie sprzedaż, tak, i wymiana handlowa. Rewolucja przemysłowa, którą tutaj dalej widzicie, zmieniła absolutnie tę sytuację, dlatego że producenci zaczęli używać efektu skali związanego właśnie z masową produkcją i wytwarzali duże ilości produktów o niskim właśnie koszcie wytworzenia i automatycznie ten teren wymiany, który był przed tą erą przedindustrialną bardzo mały, to bardzo się powiększył i wygenerowała się taka potrzeba agresywnych działań promocyjnych. I tutaj pojawiają się marki jako takie źródło przewagi konkurencyjnej, bo marki, pojawiające się marki, one sprawiły, że produkty różnych producentów zaczęły się różnić od siebie. I to marka stanowiła to źródło przewagi konkurencyjnej, ta marka była w tym momencie najważniejsza. Potem pojawiła się rewolucja technologiczna, to się zaczęło już w latach 50. i to spowodowało przesunięcie się, słuchajcie, tego fokusu przewagi konkurencyjnej z marek na innowacyjność. Tu zaczęła się liczyć właśnie innowacyjność i zaczęła się wzbogacać oferta rynkowa. I numerem jeden na rynku na przykład staje się w pewnym momencie, słuchajcie, Apple, Google i zrzuca z rynku właśnie Coca-Colę, która była marką, tak, która była mocną marką. No i słuchajcie, później mamy tą czwartą rewolucję przemysłową, przemysł 4.0, czyli taka koncepcja bazująca na technologiach, która pozwala nadal na zintegrowanie ze sobą ludzi, maszyn, procesów. No i słuchajcie, no przykładem tutaj jest taki IBM, który zaczął skupiać się bardziej na sprzedaży rozwiązań biznesowych, a nie samych produktów. I teraz zobaczcie, jak sobie popatrzycie jeszcze na tą przewagę konkurencyjną w marketingu, jak ona zmieniała się w czasie, ten slajd jest konieczny po to, żebyście zobaczyli po prostu, jaka jest waga w tym wszystkim relacji właśnie, dlaczego te relacje są ważne, no to zobaczcie, te zmiany w podejściu do tej przewagi konkurencyjnej, to nie było zastępowanie jakiegoś czynnika innym, czyli że na przykład relacje były ważne i potem nagle po prostu przewagą konkurencyjną były marki, a relacje już nie. Nie, to było bardziej dodawanie każdego czynnika, czyli jak mamy sobie tutaj markę Apple, to marka Apple absolutnie, słuchajcie, inwestuje nie tylko w rozwój technologii, w ofertę rynkową, jaką ma, tak, ale też inwestuje w marki, tak, czyli każdy inwestuje też w relacje, więc to po prostu każdy z tych elementów tutaj ma znaczenie. No i słuchajcie, dlaczego my w ogóle podkreślamy tą rolę relacji jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej. Dlaczego ja w ogóle o tym mówię i dlaczego marketing relacji jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, dlaczego ja zwróciłam na to, słuchajcie, uwagę. Dlatego między innymi, że to dotyczy tworzenia takiej organizacji klientocentrycznej, tak, sfokusowanej właśnie na kliencie. Klientocentryczność to właśnie taki, słuchajcie, to jest taki model biznesowy organizacji, to jest taki model biznesowy firmy, który sprawia, że firma stawia właśnie na klienta i odnotowuje taki wzrost wartości i zmniejszenia rotacji dzięki temu w firmie, dzięki temu, że ona właśnie stawia na klienta. Mówi się też, że jest to właśnie organizacja, nie mówi się organizacja klientocentryczna albo organizacja zorientowana na klienta. Podchodząc do tego jeszcze inaczej, mówi się, że jest to rodzaj strategii biznesowej, która właśnie opiera się na tym, żeby postawić tego klienta na pierwszym, centralnym miejscu w celu zapewnienia mu takiej
pozytywnego doświadczenia i budowania z nich długoterminowych relacji. I słuchajcie, taka organizacja klientocentryczna to jest troszeczkę jednak coś więcej niż tylko firma, która oferuje dobrą obsługę klienta, bo takie pierwsze myśli nam przychodzą do głowy. Tutaj takimi dobrymi przykładami będą, tak jak mówiłam, Apple czy Zappos. To są marki, które one są nie tylko zorientowane na klienta, ale przez lata wytworzyły wokół niego i wokół klienta i wokół potrzeb klienta całą kulturę organizacyjną. Zaangażowanie tych firm właśnie w dostarczanie pozytywnych wartości dla klienta jest naprawdę duże, na tyle, że ci pracownicy, na przykład firma Zappos potrafi nie przedłużać kontraktu z pracownikami, jeśli oni nie pasują do ich klientocentrycznej kultury, jeżeli oni nie uznają tego, że po prostu klient jest w centrum wszelkich działań. No i tu się pojawia taka strategia też klientocentrycznego marketingu i ona właśnie polega na tym, że my w marketingu skupiamy się na dostarczeniu najlepszego doświadczenia dla grupy docelowej, żeby mieli ta nasza grupa docelowa, żeby miała jak najlepsze doświadczenia. Czyli wchodzimy w takie, słuchajcie, buty klienta i zastanawiamy się, czego on chce, czego on potrzebuje od naszego biznesu, jakie są jego cele, jakie są jego bolączki, jakie on ma motywacje, tak? I na tej podstawie, na podstawie tej wiedzy my budujemy strategię marketingową. I powiem tak, dlaczego potrzebujemy stosować ten klientocentryczny model marketingu? Oczywiście powodów jest mnóstwo, no i najważniejszy to ten, że klient, no chyba wszyscy się zgodzimy, stanowi podstawę w ogóle każdego biznesu, tak? Poza tym dzięki rozwojowi technologii, dzięki rozwojowi internetu, klient obecnie ma znacznie więcej opcji do wyboru niż wcześniej i musi mieć naprawdę wyraźny powód, żeby on wybrał nasz produkt czy naszą usługę, a nie produkt czy usługę konkurencji. I właśnie dzięki temu modelowi właśnie strategii zorientowanej na klienta, my możemy zbudować silne więzi z klientem, które są podstawą właśnie do budowania lojalności. I to jest, słuchajcie, tutaj właśnie dlatego pojawia się ten marketing relacji, bo my już od jakiegoś czasu mamy do czynienia z rynkiem, w którym to klienci stawiają warunki. Dlatego konieczna jest zmiana w ogóle w sposobie budowania, pielęgnowania, tworzenia i budowania tych relacji i więzi z potencjalnymi i obecnymi klientami. Dlatego też właśnie pojawia się ten temat marketingu relacji. No dobrze, no to co to jest w ogóle ten marketing relacji? Generalnie wszyscy wiemy, że w tej erze cyfrowej my możemy się, słuchajcie, połączyć z każdym człowiekiem na świecie, ale sam kontakt to nie jest relacja, to są dwie różne rzeczy. Kontakt a relacja to są dwie różne rzeczy, bo relacja wymaga zaangażowania, ona wymaga czasu, ona wymaga przestrzeni do tworzenia właśnie tej relacji i że tą relację rozwijać. I takie relacje, słuchajcie, mają swoje korzyści dla obu stron, czyli marketing relacji to jest taki proces budowania i utrzymania silnych relacji z klientem, a celem jego jest to, żeby stworzyć długotrwałą wartość dla organizacji, czyli ten relationship equity, to jest właśnie to, co jest naszym celem. No dobrze, słuchajcie, marketing relacji, tak jak mówiłam, tutaj to są działania przynoszące korzyści w długim okresie czasu, czyli im dłuższe masz relacje z klientem, tym większy zysk czeka cię w przyszłości. Tak? Wiadomo przecież jest nie od dziś, że kosztowo bardziej efektywne jest obsługiwanie tego klienta, co mamy, niż klienta nowego. Tak? Jest to 6-7, jest to oszacowane już, że 6-7 razy taniej jest obsługiwać obecnego klienta, inwestować w niego niż w klienta nowego, bo zdobycie tego nowego klienta jest zdecydowanie droższe, więc tu się pojawia ten marketing relacji i jego konieczność prowadzenia. Mimo tego, słuchajcie, wiele firm jednak skupia się bardziej na marketingu transakcyjnym, o którym Wam zaraz tutaj opowiem, gdzie bardziej jest mowa o zwiększaniu takiej jednorazowej sprzedaży niż budowaniu relacji. Zobaczcie po prostu, zobaczcie sobie na te różnice właśnie na slajdzie, które są tutaj opisane. Przede wszystkim zobaczcie na cel. W marketingu transakcyjnym my się skupiamy na pojedynczej sprzedaży, czyli to jest po prostu
taka sprzedaż ad hoc. Po prostu to jesteśmy w trudnej sytuacji w firmie i po prostu natychmiast potrzebujemy po prostu zwiększyć sprzedaż i wszystkie działania nasze się koncentrują właśnie na tym zwiększeniu sprzedaży. Przy relacyjnym nam zależy na tym, żeby właśnie tego klienta zdobyć, ale i go utrzymać. I pracujemy właśnie nad tym utrzymaniem tej relacji. Tak? Zobaczcie sobie tak, w przeciwieństwie właśnie do tego marketingu transakcyjnego, relacyjny skupia się na relacji z klientem, na jego relacji z klientem. I celem marketingu relacji jest właśnie stworzenie takiej więzi, tak jak tu widzicie, tak? Utrzymania tego klienta i wpłynięcia na to, żeby on ponowił swój zakup. Oczywiście osiąganie takich zakładanych celów w tym przypadku zajmuje więcej czasu, tak? Jest to czasochłonne, no bo wtedy my się skupiamy na jednym kliencie, podejmujemy różne wysiłki marketingowe, żeby ten klient po prostu funkcjonował tak, na czym nam zależy. I wdrażając taką strategię, wtedy musimy sobie zadać pytanie, czego szuka taki klient, co on uzna za cenne, jak my mu to damy, tak? Więc w przypadku marketingu transakcyjnego natomiast widzimy, że to jest tutaj małe przywiązanie takie emocjonalne konsumentów, klientów do firmy, do marki, bo większość takich klientów transakcyjnych, z tego marketingu transakcyjnego, których mamy, oni szukają produktów w niskich cenach przede wszystkim, ponieważ to właśnie cena jest ich tym głównym zmartwieniem, im na tym zależy. To oznacza, że prawdopodobnie oni nie będą takimi długotrwałymi klientami. Często się zdarza właśnie, że jak organizujemy jakieś działania marketingowe właśnie na krótką skalę, nastawione na to, żeby była szybko sprzedaż, zdobywamy takich klientów, którzy są klientami krótkotrwałymi, bo przyszli do nas tylko sprowokowani ceną i będą szukali innego miejsca, żeby właśnie tą cenę uzyskać w innym miejscu, tak? I będą szukać po prostu różnych alternatywnych opcji. Ja bym jeszcze w skrócie powiedziała po prostu tak, że marketing transakcyjny to jest taki marketing, który mówi klientowi: mamy coś, czego chcesz. Mamy taki produkt, mamy taką osobę, jakiej potrzebujesz. Natomiast w przypadku marketingu relacyjnego my raczej używamy takiego słowa: jesteśmy tu dla ciebie, tak? I zobaczcie, jak sobie po prostu porównacie, mówiłam o tych ramach czasowych, tu krótkotrwałe, marketingu relacyjnym długotrwałe. Inwestycja w klienta, to w transakcyjnym skupia się w 90% na nowych klientach, żeby ich zdobyć i żeby wygenerować na nich sprzedaż, wygenerować na nich zysk. W przypadku marketingu relacyjnego tutaj jest absolutne nieignorowanie tych obecnych klientów, tylko dbanie o te trwałe relacje. I słuchajcie, znaczenie, to jest ważne. Dlaczego? Zobaczcie, też ja mówię właśnie o tym marketingu relacyjnym, bo marketing relacyjny ma strategiczne znaczenie. To wpływa bardzo mocno na strategię i to jest już po prostu, to jest taki element strategiczny, który jest elementem długofalowym i ma nam przynieść korzyść i wartość też w długim okresie czasu. Transakcyjny jest bardziej taki taktyczny. Ja nie mówię, że on jest zły, on po prostu jest skierowany na takie krótkie, szybkie działania, tak? Kiedy potrzebujemy krótkiego, szybkiego zysku. Spójrzcie jeszcze na koniec na tą segmentację klientów, że w transakcyjnym my mówimy do klientów, którzy są wrażliwi na cenę, czyli tutaj oni, jak zobaczą, że jest cena obniżona, to będą chcieli absolutnie do nas przyjść, a tutaj mamy, w relacyjnym skupiamy się bardziej na tej takiej bazie behawioralnej, czyli na tym po prostu, na takiej emocjonalnej, osobistym, bardziej takim podejściu, tak? Bo i dlaczego ja uważam, że to jest na ten moment bardziej strategiczne, bardziej takie przyszłościowe? Dlatego, że ludzie już zdążyli się przyzwyczaić, że na każdym kroku ktoś próbuje im coś sprzedać, tak? I dlatego przez to stali się oporni i odporni na różnego rodzaju reklamy, tradycyjny komunikat. I przy marketingu relacyjnym my mamy bardziej takie emocjonalne podejście, osobiste. Ono jest bardziej skupione na tym, czego ten klient w danym momencie potrzebuje, jaki on jest, jakie on ma potrzeby, jakie ma bolączki, tak? Bo tutaj bardziej analizujemy go od tej strony, więc to wtedy wydawać się mogło, że jest bardziej efektywne.
Jak do tego podchodzą firmy? Czy ten marketing relacyjny jest tak bardzo popularny? No słuchajcie, to są takie badania, które były opublikowane w Harvard Business Review w 2021 roku, czyli 2 lata temu. No i jak widzicie tutaj na pytanie po prostu, czy marketing relacji stanowi część Twojej strategii marketingowej, to tylko 24% odpowiedziało, że tak. No 19 powiedziało, że o, fantastyczny pomysł i zrobimy to w przyszłym roku. No i słuchajcie, i pomimo tego, że widzicie, jak może marketing relacyjny opiera się na wielu korzyściach, jest ważny w tworzeniu tej organizacji klientocentrycznej, to jednak większość firm nie używa narzędzi marketingu relacyjnego. Dlaczego? No powiem tak, pewnie dlatego, że nie mają opracowanej strategii na to, nie do końca zdają sobie sprawę, może też dlatego, że sytuacja rynkowa też jest właśnie dynamiczna, zmienia się i dużo firm nie skupia się na takim długotrwałym tworzeniu wartości dla organizacji, czy tylko działa krótkofalowo, co jest rzeczywiście krótkofalowym myśleniem, bo no, nie inwestując w przyszłe działania, firma może przy takiej konkurencji bardzo szybko zniknąć z rynku. Jakby na pocieszenie tego slajdu powiem Wam, że rok wcześniej te badania były znacznie niższe, więc to ten marketing relacyjny absolutnie cały czas rośnie w siłę. Mimo to, słuchajcie, też jeszcze powiem Wam jeszcze z drugiej strony, że należy pamiętać, że słuchajcie, ten nasz marketing relacyjny sprawdza się nie u wszystkich klientów, tak? Bo niektórzy klienci wręcz unikają budowania relacji. No i słuchajcie, pamiętajcie, mówiłam Wam o tych fundamentach, o jednym z fundamentów strategii marketingowej, że wszyscy konkurenci reagują, no to takie, są 4 takie fundamenty strategii marketingowej, które ostatnio właśnie nowa nauka marketingowa w Stanach właśnie tak głosi, to drugim takim, o tym będę mówić na moich właśnie zajęciach strategicznego marketingu, no to druga taka zasada jest taka, że wszyscy klienci się zmieniają, możemy mieć taką pewność, tak? I wszyscy klienci się zmieniają i wszyscy klienci się od siebie różnią. Dlatego, mając to w głowie, że ci klienci mogą się od siebie różnić, to należy się zastanowić właśnie, jak rozlokować te wszystkie siły i inwestycje marketingu relacyjnego, wokół jakiego profilu klientów, tak? Bo w marketingu określamy sobie, że profil, słuchajcie, do których kierowane są te działania marketingu relacyjnego, one mogą być skuteczne, jeśli są to, słuchajcie, klienci, którzy mają tą taką tak zwaną orientację relacyjną, tak? Taka, albo orientacja na relacje, to się jeszcze tak mówi. Czyli słuchajcie, ja tutaj zebrałam Wam taki właśnie też zestaw takich obszarów, bo to są tacy klienci, których dotyczą te obszary tutaj, które widzicie na slajdzie. Czyli to są na przykład klienci, którzy mają taką naturalną skłonność do budowania więzi. Tak, to jest dla nich po prostu taka naturalna rzecz, to jest trochę takie psychologiczne podejście, no ale na to w takim marketingu behawioralnym też zwracamy uwagę. Druga rzecz, słuchajcie, szybko zmieniający się rynek i nowe technologie często wzbudzają, słuchajcie, w klientach takie poczucie niepewności. I to są właśnie te, że oni instynktownie szukają relacji, oni czują się wtedy bezpieczniej. Tak? I to są właśnie też ci nasi klienci, właśnie do których my możemy mówić, to są ci zorientowani właśnie na relacje. System nagród, o co chodzi? Mamy też grupę klientów, jak sobie tak właśnie zrobimy taką, poklastrujemy ich sobie, no to mamy klientów, którzy są absolutnie podatni na wszelki system nagród, obniżek cenowych, programów lojalnościowych, po prostu doceniania, dziękowania, tego typu interakcji. Oni też stanowią tutaj taką grupę, która potrzebuje tego marketingu relacyjnego, dla której to będzie absolutnie ważne i to będzie dla nich ważne. Przewaga konkurencyjna. Gdzie jeszcze są widoczne takie mocniejsze relacje? No słuchajcie, na rynku usług,
tak? Bo dlaczego na rynku usług? Bo na rynku usług jest, słuchajcie, wymagane budowanie zaufania na tej linii klient-usługodawca. Tutaj jest potrzebne zaufanie, żeby po prostu z tych usług korzystać, dlatego no, a zaufanie buduje się też poprzez relacje, więc tutaj ci klienci absolutnie też są tutaj tacy podatni na ten marketing relacyjny. Rynek B2B, no jeżeli ktoś się zajmuje rynkiem B2B, no to doskonale wie, że tam słuchajcie, tam najefektywniejszy właśnie, tam jest absolutnie bardziej efektywny marketing relacyjny niż na rynku B2C. No i potem mówi się też, że rynki wschodzące, one też poszukują tego marketingu relacji, to też jest dla nich ważne, tak, do tych klientów właśnie z rynków wschodzących, bo potrzebują właśnie też takiej pewności wchodzenia w ten rynek, w jakąś nową taką relację rynkową, tak, i dla nich to też jest tutaj bardzo ważne. Słuchajcie, no dobrze, no to jakby przechodząc tutaj w tym wszystkim do konkretów, jak rozwijać relacje, jak je rozwijać, jak je budować. No słuchajcie, przede wszystkim my potrzebujemy zbudować więź z klientem, tworzyć z nim taką przyjazną relację i ostatecznie doprowadzić do takiego poczucia, że żadna zmiana ceny, żadna zmiana kampanii, nie wiem, reklamowej, żaden nowy rabat tej relacji nie zmieni. Że po prostu jak już mamy zbudowaną tą relację, to te wszystkie pozostałe elementy tej relacji nam nie urwą, tak, nie zmienią. I marketing relacyjny pomoże wejść w umysł i w serce tego naszego klienta za pomocą właśnie trzech sposobów, które tutaj widzicie na slajdzie. Czyli za pomocą budowania więzi emocjonalnej, za pomocą tworzenia powiązań na bazie wyższego celu i za pomocą wykorzystywania społeczności wokół marki. O co chodzi? Słuchajcie, przy pomocy, jeśli chodzi o budowanie więzi emocjonalnej, no to tutaj musimy się skupić na takich trzech obszarach, słuchajcie, i wziąć je pod uwagę, jeśli tworzymy strategię marketingową opartą właśnie na relacjach, czyli budowanie zaufania, czyli dostarczanie, słuchajcie, o co chodzi w tym budowaniu zaufania. Klient będzie miał do nas zaufanie, jeżeli my mu będziemy dostarczać obietnicy, jaką mu złożyliśmy, tak? W marketingu, właśnie w budowaniu marki, w budowaniu organizacji mówimy też o tak zwanym brand promise, tak? Czyli to, co obiecuje marka. Jeżeli klient będzie dostawał to, co obiecuje marka, no to będzie budowało to jego zaufanie z nami, tak? Druga rzecz to jest osobowość. No, żeby zbudować tą więź emocjonalną, my musimy zlikwidować takie bariery, które są pomiędzy firmą a klientem, czyli musimy pokazać, kim my jesteśmy, przechodząc do takich wręcz szczegółów, no to słuchajcie, musimy pokazać na przykład, możemy pokazać, co możemy zrobić, pokazać pracowników, pokazać po prostu, nie pokazywać samej firmy, ale też twarze, jacy ludzie po prostu stają za daną marką. Ważne jest na przykład zachęcanie do dzielenia się swoimi historiami, swoimi zdjęciami właśnie z klientem, po to, żeby pokazać konkretną osobę, tak, żeby ten klient po prostu miał poczucie, że za marką, za firmą, za organizacją stoją konkretni ludzie, bo relacje tworzy się z ludźmi. Ludzie są właśnie podstawą relacji. No i później w tym pierwszym etapie mamy to dostarczaj najlepsze doświadczenia. Najlepsze. Ja bym nawet powiedziała, słuchajcie, że najlepsze to na początku, bo możemy zacząć od najlepszych, ale my musimy dostarczać wrażenia i doświadczenia niesamowite, zapadające w pamięć, jakieś emocjonalne, takie, żeby ten klient po prostu miał poruszone emocje, korzystając z naszej marki, z naszego produktu, z naszej usługi, bo przy dzisiejszym zmieniającym się rynku po prostu jak to się mówi, great is not enough, tak? Czyli to jest jeszcze, to jest trochę za mało. No i słuchajcie, przechodzimy do tego drugiego obszaru, czyli tworzenie powiązań na bazie wyższego celu. Absolutna, po prostu absolutna, prawdziwa rzecz, która no nie tylko marketing relacyjny, ale w ogóle ktoś tu się między innymi też pytał o ten marketing zrównoważony. To marketing zrównoważony też obejmuje między innymi właśnie ten wyższy cel, brand purpose, tak? O co chodzi z tym wyższym celem? Czyli powód,
to jest taki powód dla klienta, dla którego ma robić biznes z tobą, a nie tylko zarabianie pieniędzy, tak? Czyli które, może tak, że brand purpose, czyli ten wyższy cel marki, to jest taki cel, jaki ma marka, tak zwany wyższy, poza zarabianiem pieniędzy, tak? Bo marka musi zarabiać pieniądze, ale jaki ma wyższy cel poza zarabianiem pieniędzy, tak? I tutaj słuchajcie, no jak my mamy właśnie ten wyższy cel poza zarabianiem pieniędzy, no to słuchajcie, my musimy się zastanowić w tym wszystkim, czy ten wyższy cel jest spójny w ogóle z marką. To co my mamy jako organizacja, czy marka też jest absolutnie autentyczna w tym wszystkim. Ale co więcej, my musimy wejść na drugi taki ważny temat, jakim jest wartości cała kultura organizacyjna firmy, czyli czy pracownicy, cała kultura organizacyjna firmy żyje tym wyższym celem, czy ma świadomość tego wyższego celu, wie, że ten wyższy cel jest ważny i czy to nie jest po prostu coś absolutnie obok, czy to jest razem ze sobą spójne. Dlaczego te rzeczy są ważne? Dlatego, że właśnie na tym buduje się też między innymi zaufanie, jesteśmy prawdziwi dla tego klienta. No i słuchajcie, relacje, no to społeczność, tak? Czyli wykorzystywanie społeczności, która tworzy się wokół marki. Pierwsza rzecz to jest dialog. Twórzmy dialog, nie róbmy monologu, czyli używanie wszelkich komunikatów, wszelkich kanałów, w jakich my mówimy do tego naszego odbiorcy. Staramy się robić to w formie dialogu i korzystamy tutaj absolutnie z mediów społecznościowych, które są dostępne, bo one dają nam tam właśnie możliwość dialogu, czyli możliwość rozmowy z tym naszym klientem, z tym naszym konsumentem i wówczas tworzy się właśnie ta społeczność. Ale my tej społeczności musimy pozwolić mówić jej językiem o marce, tak? Bo my mamy swój język, jaki my sobie tam stworzyliśmy, wymyśliliśmy, czego ta nasza marka dotyczy, ale może klient trochę inaczej tą naszą markę postrzega, może dostrzega tam jakieś inne elementy, inne korzyści, po prostu może inaczej chce o niej powiedzieć. Pozwólmy mu wypowiadać się i mówić swoim językiem, być właśnie na tyle autentycznym, żeby po prostu ten język konsumenta absolutnie zaakceptować. No i trzecia rzecz, mów do społeczności o społeczności. To jest takie właśnie ciekawe określenie, dlatego że dużo firm, które tworzą społeczności, czasem właśnie tutaj też pojawia się nowa marka, tak, jakaś i tworzy się społeczność wokół niej, wokół tego tematu, no to jest taka pokusa, żeby tam mówić cały czas do tej społeczności o marce i kręcić się wokół marki. To jest pokusa, która może spowodować, że ta społeczność nie do końca będzie zainteresowana byciem z nami, dlatego że dla niej nie do końca jest ważny produkt, tylko ważne jest to, co dzieje się wokół tego produktu. Czyli my mówmy do tej społeczności o społeczności, czyli mówmy o rzeczach, które są dla niej ważne i o nich samych. Na tym polega właśnie też budowanie takiej trwałej relacji. Tak, bo mówimy o rzeczach, które absolutnie tych ludzi interesują. Przykład taki z rynku, słuchajcie, bardzo ciekawy, jest to przykład, trochę paradoksalnie właśnie chcę podać, jak można sobie zaszkodzić, nie do końca skupiając się na tym marketingu relacji i po prostu tego klienta gdzieś na którymś etapie zignorować, słuchajcie. Jest to taki bardzo ciekawy case marki United Airlines, czyli amerykańskie linie lotnicze, które wydawać by się mogło, że po prostu no, tu nie ma miejsca na popełnienie błędu, absolutnie, ale okazuje się, że jest. No i słuchajcie, właśnie United Airlines odrobiło lekcję z marketingu relacyjnego, no musieli tą pracę domową odrobić. Co się zadziało? Słuchajcie, podczas jednego z lotów okazało się, że pasażer dał do luku bagażowego swoją gitarę, no i ta gitara się złamała, się uszkodziła i z tego co wiem, ona się w ogóle złamała. I złamała się w transporcie, była to wina United Airlines. No i słuchajcie, no i ten klient napisał, wypełnił całą dokumentację potrzebną do tego, żeby właśnie otrzymać rekompensatę za tą zniszczoną gitarę. Ale słuchajcie, nie zastosował się do procedur, bo tam było 24 godziny na to, żeby tą dokumentację wypełnić. Natomiast on to zrobił później.
No więc linia lotnicza po prostu skorzystała w ogóle z pełnym zadowoleniem z tego prawa, że może odmówić z tej reklamacji, bo klient tam zażądał $1200 za wypłatę właśnie tej z rekompensaty za zniszczoną gitarę. No i linia lotnicza powiedziała, no drogi panie, niestety nie. Nie możemy po prostu wypłacić tej rekompensaty, bo według naszej polityki nie wypełnił pan formularzy w zakładanym czasie, więc nie. No i ten miły, sympatyczny pan, słuchajcie, zirytował się i napisał piosenkę pod tytułem właśnie United Breaks Guitars i umieścił ją na YouTubie. Słuchajcie, od 2019 roku ten film obejrzało ponad 19 milionów użytkowników, znaczy miał 19 milionów wyświetleń, o tak. Teraz nawet jak sprawdzałam, co się dalej z tym dzieje, to tu nawet strona internetowa powstała, książka, muzyka, płyta powstała z tego całego wydarzenia. 19 milionów, słuchajcie, wyświetleń. To ja nawet jak na Stany, to jest to bardzo dużo. No i słuchajcie, szacuje się, że United Airlines poniósł stratę reputacji w wysokości $180 milionów przez umieszczenie właśnie tej piosenki na YouTubie. Odmówił $1200, całość kosztowała go $180 milionów. Jest to przykład właśnie tego marketingu relacji, który trochę został tutaj, no źle ta lekcja była właśnie odrobiona, źle to było po prostu przygotowane. Jak widzimy po prostu, jeżeli nie, no cała organizacja nie żyje tym klientem w centrum, tak, to może tutaj taki błąd popełnić, więc ciekawy przykład. Ale spójrzmy jeszcze na dynamikę. Też to wam obiecywałam na początku naszego wykładu, o czym my będziemy mówić. Słuchajcie, zobaczcie na dynamikę relacji i cały cykl życia relacji tego klienta. Spójrzcie sobie na sam początek. Tutaj mamy tak, większość relacji zaczyna się już w fazie początkowej, gdzie to zaufanie jest, słuchajcie, jeszcze niskie, ale za to chęć eksplorowania tych relacji zaczyna rosnąć. I tutaj w tej fazie początkowej my stosujemy takie strategie, które są oparte właśnie na gratyfikacji, podziękowaniu, komunikacji, tak żeby zbudować takie właśnie normy wzajemności i odkrywać taki wzajemny potencjał. Więc tutaj jest ten taki moment fazy początkowej, gdzie my tego klienta musimy bardzo doceniać. Dziękuję, że jesteś z nami. Programy lojalnościowe. Tutaj już po prostu w tym momencie robimy taki start, bo klient dopiero zaczyna nam budować to zaufanie z nami, my zaczynamy budować to zaufanie z nami, zaczyna się budować takie to poczucie wzajemności. To jest ten moment, żeby właśnie wchodzić z takimi strategiami. W fazie wzrostu, to widzicie, to jest ta właśnie ta druga faza, w fazie wzrostu stosujemy największe inwestycje w budowanie silnych relacji. Tutaj jak najwięcej właśnie inwestujemy, to jest ten moment po prostu największych inwestycji, bo to wpływa właśnie na wzrost zaangażowania tego naszego klienta, na wzrost zaufania, ale też na wzrost satysfakcji tego klienta, wzrost satysfakcji współpracy z nami. Następnie przechodzimy przez fazę dojrzałości. No i co tu się dzieje w tej fazie dojrzałości? Jest to zaufanie, słuchajcie, to zaufanie, które jest oparte na takiej wzajemnej kalkulacji, czyli ja jestem klientem i ja od ciebie kupuję te produkty, ale w zamian za to ty spełni te obietnice, które mi dałeś podczas kiedy kupowałam ten produkt, tego mi sprzedawałeś. No więc to się zamienia na takie zaufanie już oparte na wiedzy, na doświadczeniu, czyli po prostu tutaj my już, klienci już długo z nami współpracują, oni już wiedzą, że można nam zaufać, tu się nic takiego nie dzieje, żeby to zaufanie skakało w górę czy w dół. Mamy takie wspólne cele, które realizujemy z tym klientem, ale też to jest właśnie miejsce, które jest bardzo newralgiczne, bardzo. Nie wiem właśnie, czy też je rozpoznacie u siebie w firmach, słuchajcie. To jest taki moment, kiedy absolutnie nie można zaniedbywać tego naszego klienta. Nie można go zawieść, dlatego że
często w firmach zdarza się tak, że już jak my mamy tego klienta, to my już po prostu, jak on już mamy zbudowane zaufanie z nim, on z nami współpracuje, już z nami jest, to zdarza się tak, że trochę go tak traktujemy nie fair. Bardziej pokazujemy to zainteresowanie nowym klientem, zdobywaniem nowego klienta, a jego trochę tak traktujemy po macoszemu. I to jest ten moment, kiedy my nie możemy tutaj dać mu poczucia takiego zaniedbania, dać mu poczucia tego, że jest ignorowany, czyli jest niesprawiedliwie traktowany, nawet pod kątem właśnie inwestycyjny, tak? Tutaj należy bardzo mocno przekalkulować i brać pod uwagę to, w jaki sposób, jak traktujemy tego nowego klienta, jak traktujemy tego obecnego. Tutaj mamy taki case, słuchajcie, telekomów. Zwróćcie uwagę na to, jak telekomy tutaj działają, gdzie po prostu już jak nas zdobędą, my jesteśmy po prostu klientami danego telekomu i pracujemy to i współpracujemy z telekomem, to dużo atrakcyjniejsze, często jest tak, że dużo atrakcyjniejsze oferty mają ci nowi klienci. I to jest tak, że to już w tym momencie po prostu no, można czuć się trochę zirytowanym, na przykład przez tą naszą lojalność, tyle lat współpracujemy z danym telekomem, a nie możemy doprosić się o jakąś, nie wiem, 1/10 tego, co dostaje nowy klient. Więc to jest takie nie fair traktowanie i tu trzeba bardzo mądrze tym zarządzać, dlatego że oczywiście zdobywanie nowego klienta też to jest tutaj bardzo ważne strategicznie dla firmy i dla marketingu. No i na koniec, moi drodzy, my sobie przechodzimy tutaj do fazy spadku. Czyli tutaj mamy fazę spadku, to są takie trochę, wiecie co, odpowiedzi na konflikty, jakieś specjalne zdarzenia, błędy w komunikacji tutaj. To jest tak, że to musi być tak jak napisałam tutaj, komunikacja w połączeniu z kompromisem, żeby odbudowywać te relacje i unikać tutaj takiego poczucia, że i u siebie, i dla klienta, że ta nasza relacja jest oparta na wzajemnej zależności, czyli jak ciebie nie będzie, jak mnie nie będzie, to i ciebie nie będzie, tak? To jest tutaj trzeba po prostu gdzieś znaleźć kompromis takiej dobrej komunikacji, odbudowywania relacji, bo te relacje wchodzą w taką fazę spadku i często klienci czują się, że na przykład są z nami, bo po prostu są, nie wiem, uwiązani kontraktem, tak? I jakby nie widzą jakichś innych korzyści poza tym, że muszą z nami być. Więc tutaj my musimy to no, strategicznie też podejść do tej trudnej fazy spadku. Dobra, słuchajcie, trochę tak o tym procesie, czyli proces budowania relacji tworzących przewagę konkurencyjną. Jak to w ogóle zrobić, jak w ogóle cały ten proces zbudować. Dzieli on się, słuchajcie, na, jak widzicie tutaj, na dwa etapy, czyli pierwszy etap to jest takie tworzenie silnych podstaw, a dopiero w drugim etapie jest implementacja marketingu relacji. Czyli jeżeli nie zauważycie na przykład u siebie w firmie, a chcielibyście wprowadzić marketing relacji, no to nie zaczynamy od wprowadzania marketingu relacji, bo najpierw musimy zbudować silną bazę, silną podstawę. A jak się buduje tą silną podstawę? Najpierw musimy w ogóle procesy stworzyć dla organizacji, dla pracowników, dla ludzi, którzy pracują u nas w firmie, którzy będą wspierać pozytywne relacje z klientami. Dlaczego, słuchajcie? No to jest po prostu tak, że odpowiednie przygotowanie takich procesów w organizacji, jeżeli na przykład cała organizacja ma świadomość tego, że klient jest w centrum naszego zainteresowania, marketing relacyjny jest dla nas ważny, no to tacy pracownicy pozwalają szybko znaleźć rozwiązanie sytuacji kryzysowych z klientami. Dam wam przykład. Jest taka sieć hoteli Ritz i oni zastosowali, słuchajcie, takie zastosowanie, zastosowali takie rozwiązanie, które pozwala wydać pracownikowi $1000 bez akceptacji u pracownika wyższego czy szczebla, jeśli chce on naprawić sytuację kryzysową z klientem. Tak, dobrze wiedzieć. Więc jeżeli tam coś się zadzieje, klient jest niezadowolony, to ten pracownik nawet po prostu na poziomie
na niższym szczeblu nawet jak jest, to on ma tutaj władzę, możliwość wydania tego do 1000 dolarów, żeby tego klienta udobruchać, tak? I żeby wpłynąć na te relacje. A dlaczego tak jest? Dlatego, że po prostu tam jest ten proces w taki sposób ułożony, że ma to znaczenie, jest na tym położony fokus i wszystkie działy w firmie to wiedzą i mają to właśnie w swoich celach, ten marketing relacyjny, tak? Dlatego właśnie ten pierwszy etap jest etapem bardzo ważnym. Podam Wam jeszcze jeszcze jeden czy dwa business case'y właśnie odnośnie tego pierwszego etapu, żebyście zobaczyli po prostu, jakie to ma znaczenie w ogóle pierwsze założenie w ogóle tych procesów, stworzenie takiej bazy. Dopiero w tym etapie drugim my wprowadzamy ten marketing relacji, tak? Czyli po prostu dopiero w tym etapie drugim my skupiamy się na stworzeniu, na dostosowaniu tego marketingu relacji, strategii marketingu relacji do indywidualnych grup klientów. Marketing klientocentryczny chce po prostu jak najlepiej mówić do tego klienta, więc my musimy mieć tych klientów pogrupowanych, posegmentowanych, żeby wiedzieć po prostu, jakie rzeczy są dla nich ważne, jakie są ich bolączki, jakie są ich potrzeby. No i alokacje tych środków po prostu inwestycji związanych z marketingiem relacji my skupiamy na programach socjalnych, strukturalnych, a dopiero potem na finansowych. I teraz takie pytanie, co to są te programy socjalne czy strukturalne i finansowe, bo takie pytanie pewnie padnie. Programy socjalne, czyli na przykład takie personalizowane informacje wysyłane do klienta, jakieś wspólne posiłki z klientem, rozrywka, tak, są dostarczanie temu klientowi rozrywki, tak, gdzieś tutaj właśnie są takie pewna personalizacja, to są właśnie te programy strukturalne. Programy socjalne, przepraszam, natomiast programy strukturalne to są takie inwestycje, których klient sam nie może wziąć na siebie, czyli jakieś skustomizowane na przykład opakowanie, jakiś elektroniczny system zamówień specjalnie stworzony pod tego naszego klienta. I później mamy takie programy finansowe, które firma, marka może zastosować, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, rabaty, jakieś ekonomiczne benefity, nie wiem, darmowa dostawa dla stałego klienta, wydłużone terminy płatności, nie wiem, w B2B na przykład jesteś naszym klientem, robisz już któreś tam zamówienie, no to masz wydłużony termin płatności. Tak, więc to po prostu tak sobie popatrzcie, że tak właśnie z tych dwóch etapów składa się właśnie ta nasze budowanie relacji tworzących trwałą przewagę konkurencyjną. I teraz kilka, słuchajcie, przykładów właśnie z tych etapów, bo na przykładach biznesowych najlepiej się pracuje i najłatwiej jest to zrozumieć. Firma Zappos, tak, i tutaj chciałam pokazać na jej przykładzie właśnie stworzenie silnych podstaw, czyli tworzenie procesów w firmie. To jest sklep, który zyskał swoją popularność, dlatego że opierał się na doskonałej obsłudze klienta. On zdobył tą lojalność klientów i stworzył dzięki temu bardzo trudną, taką do podrobienia przewagę konkurencyjną opartą właśnie na tej obsłudze klienta. I nawet oni, jak mówią o sobie, to oni mówią, że oni chcą stworzyć właśnie efekt wow dla tego klienta właśnie po współpracy z tą firmą, czyli oni chcą zbudować takie niezapomniane doświadczenia zakupowe. Tak, czyli to, co Wam mówiłam, po prostu, że te doświadczenia, jakie budujemy z klientem, one nie wystarczy, że będą po prostu świetne, one muszą być po prostu fantastyczne i niezapomniane. Słuchajcie, no ten sklep po prostu tutaj, no to jest, oni chyba oferują największy wybór butów obecnie, zwroty odbywają się absolutnie bezpłatnie, no ale generalnie po prostu, o co tu chodzi, to nie produkt jest siłą marki, czyli to, co oni tam sprzedają, ale jej pracownicy, to jest siła marki. Centrum tam obsługi klientów działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i słynie z tego, że potrafi pomóc zawsze. Po sieci w ogóle krąży taka informacja o tym, jak obsługa telefoniczna właśnie sklepu pomogła klientowi znaleźć otwartą pizzerię w okolicy, tak? To gdzieś też to chodzi. Więc szacuje się, że 70% w ogóle zysków tej firmy
firmy, tego sklepu, to są powracający lojalni klienci. I dlaczego? Dlatego, że w ogóle doświadczenie, czyli budowanie tego doświadczenia, ono się zaczyna już wewnątrz firmy. I twórca tej firmy, on tworząc w ogóle tą markę, postawił sobie za cel, żeby zbudować ją na fundamentach kultury firmy, że kultura firmy tu będzie najważniejsza. Natomiast zrobił to w taki fajny sposób, dlatego że on nie narzucił zasad odgórnie, a postanowił je skonsultować z pracownikami firmy. No i potem jak on to właśnie skonsultował, to powstała też taka słynna lista 10 podstawowych reguł w ogóle działalności firmy Zapos i taki powstał taki podręcznik kultury. No już nie będę o tych 10 zasadach mówić, ale generalnie to jest właśnie przykład firmy, która jest taką organizacją absolutnie klientocentryczną, bo ten klient jest w centrum, ale zobaczcie właśnie od jak u nich ten etap pierwszy, czyli tworzenie silnych podstaw, tworzenie tych procesów, wprowadzanie pracowników, tworzenie tej kultury organizacyjnej opartej właśnie na relacjach, jak mocno to wpłynęło właśnie, jak ważny jest ten etap w całym marketingu relacyjnym. Mam jeszcze taką drugą firmę dla Was, która też jest, też mówi o tym pierwszym etapie, czyli o tym tworzeniu właśnie silnych podstaw. Słuchajcie, w firmie IBM generalnie ten fokus, ten nacisk na zaangażowanie klienta jest postawiony na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich działach. Oni, słuchajcie, zbudowali takie cross-funkcjonalne teamy, tak, czyli takie zespoły z różnych działów, których celem jest opracowywanie i skupianie się na potrzebach klientów, i one mają taki, w ogóle one zdefiniowały taki model zaangażowanego klienta, czyli wiedzą, jak taki w ogóle klient zaangażowany wygląda, jakie ma potrzeby, jakie ma bolączki, czego potrzebuje, czego chce. I oni ten model po prostu wprowadzają w całej organizacji. Te cross-funkcyjne takie teamy, one są prowadzone przez seniora, przez senior lidera, po to właśnie, żeby mieć pewność, że w każdym dziale jest ten sam cel, w każdym dziale jest po prostu ten model takiego powracającego klienta, tego zaangażowanego klienta jest wszędzie wdrażany. Mało tego, w wielu miejscach IBM, nie wiem czy w Polsce, natomiast w wielu miejscach IBM wprowadził coś takiego jak Customer Advisory Board, czyli to jest taki zarząd, taki doradcy, klienci doradcy, tak, po to, żeby właśnie, którego członkami są klienci, po to, aby zaangażować tych klientów bardziej w życie firmy, żeby wprowadzić te relacje na jeszcze wyższy poziom, tak, i członkowie takiego zarządu, takich doradców, oni stają się takimi adwokatami marki, tak? Czyli tutaj, jak widzicie, to po prostu sam marketing relacji to jest jakby wycinek tutaj, bo tutaj wszystko skupia się właśnie na tym tworzeniu właśnie silnych podstaw. No ale dobrze, jeszcze pokażmy sobie takie przykłady, które są związane właśnie z tym, z implementacją tego marketingu relacji. Żeby tutaj jeszcze pokazać markę w ogóle z innych terenów geograficznych, przechodzimy sobie do Australii. Telekom tutaj jest Telekom, gigant. Oni, słuchajcie, stworzyli program lojalnościowy pod tytułem Thanks, tak, gdzie tutaj wszystkich klientów nagradzają biletami na wydarzenia kulturalne, sportowe. Oni powiedzieli tak, co jest ważne, w ogóle to jest cały duży program, już nie chcę mówić o szczegółach, ale generalnie oni skupiają się na tym i powiedzieli, ogłosili to, że oni chcą zmienić swoich klientów w adwokatów swojego biznesu, bo oni twierdzą, że klienci zostaną dłużej, wydadzą więcej pieniędzy i dzięki temu zarekomendują przyjaciołom i rodzinie właśnie tą markę. Ciekawym też takim przykładem implementacji marketingu relacji, która trochę też korzysta z takiego systemu, czyli ten system, jeszcze mogę wrócić i powiedzieć Wam, że tamten to było wprowadzenie systemu socjalnego, a tutaj jest przykład wprowadzenia systemu, słuchajcie, strukturalnego, bo tutaj jest coś takiego, że słuchajcie, mamy tutaj program taki strukturalny współpracy partnerskiej dwóch firm, który polega na tym,
po prostu zarówno tutaj linie Emirates i sieć hoteli Marriott współpracuje ze sobą i mają jeden wspólny program lojalnościowy. Klienci, którzy właśnie latają tymi liniami czy mieszkają w hotelach właśnie tej marki, oni zdobywają punkty w jednym programie lojalnościowym i wydają je wzajemnie u siebie. Przez to jest to bardzo atrakcyjne i obydwie firmy, obydwie marki korzystają wtedy z efektu skali, a dla klienta jest to też temat korzystny i atrakcyjny. I jeszcze jeden tutaj taki przykład tej implementacji marketingu relacji. Nie wiem, czy rozpoznajecie to miejsce, czy wiecie, co to jest. No to tutaj mamy, słuchajcie, tutaj mamy restaurację w IKEA. Tak? Restauracja Bika to też jest taki przykład, słuchajcie, tego marketingu relacyjnego, tak? Bo to jest tutaj taki przykład, słuchajcie, działania offline tutaj, czyli są tutaj, my mamy tych klientów docelowych, lojalnych klientów, którzy przychodzą właśnie do sklepu i biorąc w ogóle pod uwagę ten wizerunek rodzinny firmy IKEA i ten archetyp, taki archetyp marketingowy tej przyjacielskości, takie wspólne zjedzenie posiłku, wypicie kawy, to też jest taki przykład właśnie budowania relacji offline. To przypomina tym klientom, którzy przychodzą właśnie tutaj, że oni czują się fajnie, czują się dobrze, oni czują, że są ważni dla firmy. No słuchajcie, na kawę wchodzimy ze znajomymi, wpadamy z niezapomnianą wizytą i to ma się kojarzyć właśnie, założenie jest takie, że ten sklep ma się kojarzyć z takim fajnym miejscem, gdzie można sobie usiąść, wypić dobrą kawę, pogadać, jak z przyjacielem, jak z marką, jak z IKEA. Także to jest takie bardzo sprytne. Ostatni jeszcze przykład tutaj takiej implementacji marketingu relacji, też trochę inny, to jest taki przykład, który właśnie łączy się też z marketingiem zrównoważonym, też odpowiedź na pytanie kogoś odnośnie marketingu zrównoważonego. Tutaj jest taka marka Toms, ona sprzedaje buty, słuchajcie, i tutaj jest takie powiązanie właśnie z tym wyższym celem, czyli kupując produkty marki, my zdobywamy punkty w programie lojalnościowym i my je możemy te punkty wydać na, no po prostu trzymać je dla siebie, ale też możemy te punkty wydać, przekazując po prostu na kilka organizacji takich charytatywnych, współpracujących właśnie z tą marką. Więc mamy tutaj takie poczucie, że kupując produkty tej marki, ta marka właśnie, klient, czujemy, że ona ma właśnie wyższy cel, bo chce pomagać, chce robić coś dobrego, poza zarabianiem pieniędzy właśnie na tych butach i my czujemy, że uczestniczymy w czymś ważnym, budujemy relacje, budujemy tą więź emocjonalną właśnie z tą marką i na tym to generalnie polega. No słuchajcie, jeszcze końcówka, jeszcze dwie ważne rzeczy. Pamiętacie, jak na początku mówiłam o czymś takim jak relationship equity, czyli po prostu to są takie, czyli to jest ta wartość relacji, to jest ta relacja, która wychodzi już na tak wysoki poziom, że tworzy wartość dla firmy, jest ona, przynosi ona korzyść finansową dla firmy. No i słuchajcie, no wiadomo, że my możemy sobie wprowadzać marketing relacyjny, no ale w tym wszystkim jest bardzo ważne, żeby go zmierzyć, żeby sprawdzić, czy po prostu czy my mamy na jakim poziomie mamy ten marketing relacyjny, czy my się poprawiamy, czy w ogóle to jak go zmierzyć, tak? Generalnie, żeby efektywnie zmierzyć ten relationship equity, czy nam to będzie przynosiło wartość w długim okresie czasu, to zacznę od jednego zdania, że my możemy sobie to zmierzyć, jeżeli sobie najpierw zdefiniujemy, jaki cel chcemy osiągnąć i będziemy się do tego odnosić, bo my sobie zmierzymy, na jakim poziomie, nie wiem, mamy zaangażowanie, zaufanie, ale czy o to nam chodziło, no nie wiemy, bo może po prostu dla jednej firmy to będzie sukces, dany poziom, a dla innej firmy no to będzie porażka, bo już są na wystarczająco dużym poziomie. Więc my sobie oceniając w ogóle ten relationship equity, no to mamy tutaj trzy kategorie, wokół jakich oceniamy tą wartość tych relacji. Na podstawie jakości, wzajemności i mam taką kategorię inną, do której nie mogę do niczego jej przyłożyć. Więc przy kategorii jakość relacji my tutaj sobie sprawdzamy zaangażowanie, czyli to, czy ten nasz klient chce utrzymywać te z nami takie wartościowe relacje, czy on raczej jest oponentem, nie zależy mu po prostu na tym.
mamy tutaj taki poziom jak zaufanie, czyli jakie jest to poczucie wzajemnej uczciwości, rzetelności. Mamy poziom wdzięczności, czyli doceniamy się wzajemnie, czyli czy też ten klient nas docenia, po prostu jest wdzięczny za to, że jest z nami, czy my jesteśmy wdzięczni, że on jest z nami. No i zasada wzajemności, czyli jako takie, słuchajcie, no takie wzorce zachowań, tak, że po prostu ja ci coś daję, ty mi coś dajesz, tak, razem budujemy wspólny cel. Potem mamy kategoria właśnie też wzajemność relacji, ilość tych, i tą wzajemność my liczymy tutaj na zasadzie szerokości kompozycji. Szerokość to chodzi o to, ile my mamy takich powiązań, liczebnie sobie sprawdzamy, jak dużo mamy tutaj tych relacji zbudowanych, tych silnych, ale też sprawdzamy, że klient, z którym my współpracujemy, czy my współpracujemy, czy z ludźmi, którzy mają zdolność podejmowania decyzji, czyli czy my mamy to zbudowane relacje na takich pracownikach niższego szczebla, którzy, jest to fajnie, że my to mamy, ale naszym celem jest zdobycie po prostu lojalności wśród tych osób, które pracują w firmie, które mają zdolność do podejmowania decyzji, czyli im wyżej są w hierarchii firmy, tym jest dla nas bardziej korzystne. No i ta kategoria i orientacja jako potrzeba klienta angażowania się w trwałe relacje, czyli ta orientacja na relacje, tak? Czyż po prostu, czy ten klient chce z nami współpracować na bazie relacji, a drugi taki etap właśnie, gdzie sobie mierzymy, to czyli spojrzymy po prostu na ten slajd właśnie z cyklem życia tej relacji klienta i sobie patrzymy po prostu, czy na poszczególnych etapach my dostosowujemy ten nasz marketing relacji do poszczególnego etapu, czy wszędzie stosujemy ten sam, tak? No i pięknie, tak pięknie się, słuchajcie, przesuwamy ku końcowi, więc mamy tutaj ostatni slajd. Jakie korzyści płyną z tego marketingu relacji, słuchajcie? No myślę, że tutaj zobaczyliście, że trochę tych korzyści jest. Dla mnie taka przynajmniej duża korzyść to jest to, że jest to spójne, fajne narzędzie też do tego, żeby zbudować tą organizację klientocentryczną. Natomiast takie cele, takie korzyści jeszcze, o których myślę, że warto wspomnieć, to pierwsza to jest współdziałanie, czyli działanie takie, żeby osiągnąć wspólny cel, żeby wykreować wartość. To chodzi o to, że my po prostu tego klienta angażujemy do tego, żebyśmy tą wspólną wartość osiągnęli, więc to jest takie poczucie współdziałania. Na bazie, jeżeli te relacje osiągną bardzo wysoki poziom. Oczywiście super, super korzyścią jest lojalność, ale na lojalności nam najbardziej zależy, jeśli chodzi o w ogóle strategię marki chociażby, tak? Bo osiągnięcie lojalności oznacza właśnie też brand equity tak zwane, czyli właśnie zwiększenie i budowanie tej wartości takiej nawet monetarnej, strategicznej marki w długim okresie czasu. Później mamy, słuchajcie, no jaka jest korzyść z tego marketingu relacji? No siła po prostu rekomendacji, siła poleceń, tak, word of mouth, tak, marketing tutaj też się pojawia, tak, to tutaj pojawiają się właśnie te rekomendacje, które budują też reputację nas, naszej firmy i też zwiększają sprzedaż. No i na koniec mamy empatię. To jest takie ciekawe, bardzo nie wszyscy właśnie o tym mówią, ale to jest takie poczucie wspólnoty klienta z firmą, czyli to jest takie trochę utożsamianie się z daną sytuacją, czyli jak coś tam nam nie wyjdzie na rynku, wybaczamy po prostu błędy, wybaczamy potknięcia, słuchajcie, no dla fanów marki Apple po prostu, nawet jak tam jest jakiś taki mały fakap gdzieś tam po drodze, no dlatego, że mają po prostu empatię, tak, rozumieją ich i mają dystans po prostu do właśnie do trudnych sytuacji, dlatego że łączą się emocjonalnie z tym, z daną marką. Więc myślę, że zainteresował Was ten, myślę, mam nadzieję, że ten temat marketingu relacji Was na tyle zainteresował, że będziecie chcieli też pomyśleć nad wprowadzeniem i zastosowaniem marketingu relacji w swoich firmach, albo przynajmniej przyjrzeniem się, czy moja firma idzie w tym kierunku, czy w tym kierunku działa, bo jest to podstawa do budowania organizacji klientocentrycznej, która w dzisiejszych warunkach rynkowych jest najbardziej efektywna. Dziękuję, tyle z mojej strony. Oddaję głos.